Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litwy, profesor Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, politolog, poeta Adas Jakubauskas jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tatarzy na Litwie liczą już ponad sześciowiekową historię. Czy to jest taka historia przyjaźni zawsze była, czy bywało różnie? W tym roku akurat będziemy obchodzić 620-lecie osadnictwa Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim. A zazwyczaj ta historia była taka bardzo ładna, ale taki epizod, który był w Trokach w 1609 roku, to wtedy arcybiskup Benedykt Wojna, on walczył z protestantyzmem. No i pod gorącą ręką poparli Żydzi, muzułmanie, Karaimi, to akurat w 1609 roku, 2 lipca, był podpalony meczet w Trokach. I to raczej taki jedyny fakt znany z historii, kiedy Tatarzy mieli takie, powiedzmy, poszkodzenie w życiu religijnym. To już takie prześladowanie jakby z punktu widzenia państwowego, a tolerancja samego społeczeństwa, jakby pan powiedział? Tolerancja całego społeczeństwa, tak, zawsze, raczej może dlatego, że Tatarzy mieli prawa szlacheckie. To z tego powodu wygląda, że jako szlachta oni się czuli dobrze w tym państwie, mogli siebie realizować. Dzieci Tatarów mogli otrzymać wykształcenie i to było fajnie. To było w tych wiekach, ja tak uważam, podczas całej historii dosyć dobrze. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy taką wspólnotą, która utraciła język ojczysty. Języka tatarskiego my nie używamy i to stało się 400 lat temu. No i przeszliśmy na staro-białoruski, potem na staropolski, wreszcie na rosyjski i litewski. I z tego wynika, że Tatarzy czują się dobrze i rozmawiają w języku tego państwa albo tego narodu na ziemi, którego mieszkają. Skoro nie ma języka, to co jest takim elementem samoidentyfikacji? Elementem samoidentyfikacji akurat jest islam, który przetrwał przez te 600 lat. Było tak, że nasza wspólnota, ona taka była troszkę zamknięta. Nie było przez jakiś okres nie było w ogóle kontaktów z innymi muzułmańskimi społeczeństwami albo krajami. To nasza wspólnota tatarska jakieś 200 tam lat, ona tak sama przez siebie jakoś tam trwała, żyła. No i niestety. Niestety, może troszeczkę jakoś tam odeszła od kanonu, bo na przykład jeżeli w islamie trzeba modlić się 5 razy na dobę, to Tatarzy litewsko-polsko-białoruscy wynaleźli sposób połączenia wszystkich modlitw w piątek, w dzień świąteczny muzułmanów. I wszystkie te modlitwy połączyć w jedną całość. I ja pamiętam w swoim dzieciństwie, ja to obserwowałem, kiedy podczas piątkowych, nabożeństwa piątkowego zbierali się ludzie i przez dłuższy czas te wszystkie przepuszczone modlitwy oni składali i modlili się. Ale to na Litwie unikło. I co najdziwniejsze, kiedy ja byłem parę lat temu na Białorusi, w Nowogródku, i akurat obserwowałem tą starą tradycję, bo ja byłem jako turysta i myślałem, że po nabożeństwie spotkam się z ludźmi, porozmawiam, ale czasu nie było zbyt dużo,
Ale ja patrzę, że modlą się pół godziny, i potem i godzinę, i półtorej godziny, i dwie godziny, i ja już nie mam czasu i muszę wychodzić. I ta stara tradycja, ona zachowała się. To wszystko, połączenie wszystkich przepuszczonych modlitw w piąteczną modlitwę. I no, to jest ładna tradycja. To jest ładna tradycja, niestety, która zanika. A czy dość możliwości praktykowania islamu jest na Litwie? Bo wiemy, że na przykład problem z meczetem w Wilnie, którego ciągle brakuje. Problemu jako takiego nie mamy. Wszystko jest fajnie. Państwo uznaje islam jako jedną z 10 tradycyjnych religii według ustawy. Wszystko jest dobrze, tylko jak pani wspomniała, niestety już sprawa trwa 27 lat i miasto Wilno nie może wydzielić działki na budowę meczetu dla Tatarów. Jakoś tam było, że parę razy próbowano tam jakąś ziemię dać, ale ta ziemia gdzieś daleko, ona nie jest dostosowana, żeby starsze osoby dojechały, albo tam nie ma jakiegoś przystanku autobusowego. Dlatego ta sprawa trwa. Ja myślę, że mieszać uchodźców i Tatarów litewsko-polskich nie trzeba, ale rząd tego niestety nie zawsze przestrzega, bo i dla nich islam to jakieś zagrożenie, które mają przynieść uchodźcy z Bliskiego Wschodu, albo te uchodźcy, które uciekają od wojny. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że islam na Litwie powstał jeszcze w tych czasach, kiedy żmudź jeszcze nie było do końca, nie przyjęła chrztu. Więc jesteśmy starą religią tradycyjną i trzeba powiedzieć, że meczet w Wilnie stał od początku XV wieku. Czasem, kiedy sprawa powstaje meczetu na stronach internetowych albo w telewizji, to czytam komentarze, jaki islam, skąd, jaki meczet i tak dalej. Ludzie nie wiedzą o tej historii i to szkoda, bo meczet był od XV wieku, tam słynna historia tego meczetu na Łukiszkach i tatarska wioska, cmentarz na Łukiszkach. Wszystko to było zniszczone w 1968 roku, po wojnie. Ja znalazłem dokument w archiwum pisany w języku rosyjskim, datowany 1952 roku, gdzie już była mowa o zniesieniu, zrujnowaniu tego meczetu. Z tego powodu niby nie ma wierzących. A wierzących nie było z tego powodu, że wszyscy się bali tego reżimu sowieckiego, albo wyjechali, kto do Polski, kto na Zachód, a kto zginął w czasie II wojny światowej. No i ten meczet niestety był zrujnowany. I teraz przy ulicy Gosztot 11 stoi Instytut Fizyki Półprzewodników i akurat na dziedzińcu tego instytutu chcemy postawić jakiś pomnik, żeby ludzie wiedzieli, że tą ładną, słynną historię Tatarów na Łukiszkach. Zresztą sama nazwa Plac Łukiszki, Łukiszki, to przyszło z Tatarami i to trzeba, żeby ludzie wiedzieli. Mhm. Pan wspomniał o uchodźcach. I rzeczywiście w obecnym kontekście geopolitycznym, w sytuacji na świecie, nie da się tego tematu pominąć. Litwa przyjmuje uchodźców, chociaż co prawda większość z nich później opuszcza nasz kraj, ale jak pan myśli w tym kontekście takiej prób integracji tych ludzi? Czy tutaj sytuacja na przykład rdzennych mieszkańców, Tatarów, muzułmanów na Litwie może się pogorszyć, czy też odwrotnie może szansa dla nich pokazać, że rzeczywiście na Litwie mogą różne narodowości, różne religie ze sobą współżyć i żyć w przyjaźni właściwie? Akurat ja bym chciał, żeby tak się stało, ale niestety ile obserwuję, to wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają z Syrii albo z innych miejsc, gdzie trwają konflikty, oni długo na Litwie nie mogą być, odjeżdżają z tego powodu, że jakieś nieduże wypłaty trzeba samym tym osobom wynająć mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo taki skomplikowany system. Natomiast w tych krajach bogatszych, jak Niemcy,
Ja tak rozumiem, że uchodźcy chcą wyjechać do tych krajów bogatszych, gdzie można otrzymać mieszkanie od samorządu i jakieś tam większe pieniążki. Ja tak uważam, że dla Tatarów to raczej może żadnej pomocy od tych ludzi by nie było. Może tylko powiększyłaby się ta liczba wierzących muzułmanów, ale szczerze mówiąc i teraz mamy przy ulicy Smolensko centrum islamskie, gdzie przychodzą ludzie z różnych krajów. Jak zazwyczaj ludzie, którzy mają różną kulturę, chociaż wiara jest ta sama, ale kultura jest inna i dlatego czasem te bariery kulturowe, żeby obcować z tymi ludźmi, dosyć są takie znaczne i dlatego czasem jest dosyć trudno z nimi porozumieć i obcować. My zawsze też myśleliśmy, że jeżeli na Litwie będzie coraz, no powiedzmy tak, powiększać się liczba muzułmanów, to znaczenie Tatarów litewskich może upaść i możemy, nasze meczety, które mamy już setki lat, mogą przejść w ręce tych nowych ludzi, a tego by nie chciało się, żeby tak stało, bo jesteśmy, no, i z rządem Republiki Litewskiej rozmawialiśmy i ogólnie taka jest pozycja, żeby wszystkie władze religijne, w tym stanowisko muftiego, należało do Tatarów litewskich, żeby akurat cały rozwój szedł przez naszą wspólnotę. To jest bardzo ciężko, bo jak już wspomniałem, Tatarzy litewscy dosyć są asymilowani. Oni, dużo ludzi już nie zna swoich korzeni. Nie potrafi wytłumaczyć prawdy swojej religii na przykład. To jest ciężko i musimy tych ludzi kształcić. No, odbywają się obozy dla młodzieży, dla dzieci, żeby to nowa generacja jakoś no jeszcze wytrzymała, przetrwała jakiś czas, żeby swoje tradycje. Niektórzy mówią, że Tatarzy na Litwie no, znikną jako wspólnota. Nie wiem. Nie chciałbym wierzyć w to, że tak szybko to się stanie, bo już bez języka nasza wspólnota przetrwała 400 lat, a jednak uczeni mówią, że jeżeli naród nie ma języka, on musi zginąć. My nie zginęliśmy, my jesteśmy. Więc nas łączy nasza religia islam i ja tak uważam, że przez wieki to pielęgnowanie tego miejscowego islamu albo islamu Wielkiego Księstwa Litewskiego, a on się różni od klasycznej formy islamu. Ja tak uważam, że to dało szansę przetrwać dla naszej wspólnoty. No i uważam, że przez jakiś czas jeszcze nasza wspólnota będzie taka no, prężna, bo powiem szczerze, teraz kiedy młodzież może otrzymywać wykształcenie. W swojej wspólnocie mamy, pani nie uwierzy, aż 12 doktorów nauk. I wczoraj rozmawiałem akurat z jedną dziewczyną, która też ma zamiar postąpić na studia doktoranckie. To ja tak widzę, że taka świadoma warstwa naszej młodzieży jest duża i bardzo mnie to cieszy, bo były takie czasy, kiedy już nikt nie potrzebował tego wykształcenia, wszyscy tak myśleli, że jego już nie potrzeba, wystarczy być na bazarze i tak dalej, i tak dalej. Pani pamięta to 90. lata i cieszę się, że nasza młodsza generacja no dąży do wykształcenia. To, co pani zapytała o tych no, sprawach, to ciężko mi powiedzieć. To tak mi wygląda, że
państwo, Republika Litewska musi odebrać tych ludzi, których ona chciałaby widzieć tutaj na terenie Litwy, bo no, są potrzebni specjaliści różne. Ja tak uważam, że już to kompetencje naszego państwa, kogo ona chciałaby zaprosić na Litwę. Pan opowiadał o tych tradycjach, kulturze tatarskiej. Jakie są te podstawowe elementy tej kultury? Jakie są tradycje na przykład w tatarskich rodzinach kultywowane? Jestem jeszcze z tej generacji, a nie jestem już jeszcze takim starym człowiekiem, mam 53 lata, ale osobą, która zahaczyła jeszcze koniec tej starej tradycji, bo ja jestem urodzony w Butrymańcach, w rejonie Olickim, i tak się stało, że Tatarzy między sobą rozmawiali w języku polskim. I kiedy ja byłem dzieckiem, ja pamiętam, że ze starszymi osobami ja rozmawiałem po polsku, z dziadkami, z babciami rozmawiałem po polsku, natomiast z rodzicami i z bratem już rozmawiałem po litewsku. Czyli taka przejściowa sytuacja przejściowa. I bardzo szkoda, że ta kultura zanikła. Ja pamiętam, kiedy odbywały się tatarskie święta, bajramy, Kurban Bajram albo Ramadan Bajram, przyjeżdżało dużo gości, gościli tydzień i tak dalej, albo ci ludzie wymieniali się między sobą i te goście by gościli przez jakiś tydzień u nas. I to była fajna taka tradycja, nie? Babcia piekła takie duże tatarskie ciasta, pierikacze w litewskiej tradycji to są znane jako szimtalapis. Tego piekło się dużo, od serca, czekało się gości. Teraz tego już wszystkiego nie ma. Niestety, kiedy teraz przychodzi święto, najwięcej co ludzie robią, to idą do kawiarni. Zanika tradycja i to mnie bardzo szkoda. Bo jeszcze jestem świadek tego starego, tej starej tradycji, która była. Natomiast jeżeli mówić o naszej młodzieży, to ja mogę powiedzieć o tej młodzieży, która mieszka w rejonie Ulickim, to już tej starej tradycji, już jej nie ma. Niestety młodzież już nie potrafi nawet rozumieć po polsku. To jest tak szybko to wszystko rozwinęło się, że młodsze pokolenie już ma inne całkiem wykształcenie. Natomiast jeszcze są ludzie, którzy pamiętają, powiedzmy, te starożytne czasy, opowiadają, jak Tatarzy tam żyli w Rejrzech, w Tarkinikach, w Butrymańcach, w Bazarach. Już ja nie mówię tutaj w Wileńszczyźnie, gdzie no, w Sortotarach, w Niemierzu albo w Wilnie, jakie były układy stare. Staramy się to wszystko zapisywać i staramy się to wszystko, żeby no, zapisać na papierze albo w formie elektronicznej, żeby to przetrwało dla przyszłych pokoleń, bo jak już wspomniałem, niestety tej tradycji już nie mamy. A jak pan myśli, czy jest szansa jeszcze to odrodzić w jakiś sposób, właśnie zaszczepić młodzieży? Szansa odrodzić tak, ja uważam, że szansa taka jest. Ja bym bardzo chciał, żeby nasze dziewczyny z naszej wspólnoty, one się nauczyły wypiekać te słynne pierikaczewniki, szimtalapis, albo robić tatarskie kolduny, które no, naprawdę nikt nie zrobi tak, jak kobiety tatarki robią, bo tego, to trzeba z mlekiem matki to przekazać. Mnie nie chciałoby się, że to wszystko by zanikło, bo na przykład tatarska wędlina, którą ja jeszcze pamiętam jako dziecko, już ten sposób no, suszenia mięsa już zginął, już tego nie ma. Trzeba byłoby jakoś myśleć, jak to odrodzić. Albo tatarskie stroje. Tatarskie stroje niestety teraz tylko możemy przeczytać w opisach Stanisława Kryczyńskiego, który i nawet nie męskie, a kobiece, żeńskie, które on pisał, jak tatarki ubierały się
tutaj miejscowo litewsko-polsko-białoruskie. No, trzeba próbować to wszystko zrobić przez młodsze pokolenie, bo szczerze mówiąc, pokolenie, które przetrwało czasy sowieckie, to pokolenie bardzo, no, wszczepić bardzo ciężko dla tego pokolenia i ja tak nawet obserwuję, że mamy całkowitą wolność wyznaniową. Ludzi zbyt dużo w meczetach nie ma, ci ludzie, którzy Sowieci nie zezwalali chodzić do meczetu, oni nadal nie chodzą. Chodzą, najwięcej chodzą albo ci, którzy byli młodymi ludźmi przed wojną, a już teraz bardzo stare osoby, albo młodzież. Wyłącza się ta grupa, która w moim wieku jest. To bardzo szkoda. I no, dzięki Bogu mamy inne czasy, że możemy to kultywować, bo ja kiedyś pamiętam, kiedy siedzieliśmy przy kawie, herbacie, jeszcze w czasach sowieckich i tak rozmawialiśmy sobie, że jeżeli jeszcze system sowiecki przetrwa 50 lat, a to był tak 88-87 rok, to za 50 lat Tatarów może na Litwie nie... No, tatarska wspólnota może zginąć na Litwie po prostu, bo wszystko było robione tak, żeby ta wspólnota znikła. Zakazy różne, walka z religią, wreszcie nie wiem, czy możemy jeszcze znaleźć takie przykłady, kiedy zostały niszczone cmentarze. No, żydowskie to też niszczone było cmentarze, ale tatarskie na Wileńszczyźnie zniszczono 5 cmentarzy. Nie wiem dlaczego, ale Sowieci walczyli z Tatarami poprzez cmentarze, kulturę i tak dalej, i tak dalej. To bardzo dziwnie. No i zresztą ta kultura, która była powoli w czasach sowieckich ona zanikła. I może to się troszkę tak jakoś koreluje z deportacją Tatarów krymskich, bo w 1944 roku Tatarów wysłano z Krymu, wszystkich Tatarów, i władze sowieckie, władze komunistyczne, wszędzie oni no, podobnie działali podobnie. Raczej może taka niechęć była z tego powodu, że część narodu tatarskiego została wysłana. Ja tego nie wiem, ja tylko przypuszczam takie fakty, bo przed wojną, jeżeli brać przed wojną naszą wspólnotę, no, to rozkwit był akurat tutaj w Wilnie. Bracia Kryczyńscy, Olgierd, Leon, senator Achmatowicz, reszta Tatarów, którzy tutaj mieszkali, akurat miasto Wilno. I bardzo szkoda, że takiej inteligencji, która była na europejskim poziomie, teraz na razie nie mamy, bo bracia Kryczyńscy, Stanisław Kryczyński, który napisał monografię Tatarzy Litewscy, to taka elita intelektualna europejskiego poziomu. Niestety trzeba dorastać, musimy dorastać, bo przez tych 50 lat, które były stracone, no niestety dużo też straciliśmy dużą szansę rozwoju i teraz musimy naganiać, jakoś tam trafić w swój czas. No cóż, to tego życzymy. Mam nadzieję, że młode pokolenia wezmą jakoś sprawy w swoje ręce i że nastąpi to odrodzenie takie. Ja też tak uważam, że nawet już myślę, że nawet nasze pokolenie musiałoby przekazać palmę pierwszości dla młodego pokolenia, żeby młode pokolenie, ono ma całkiem inny pogląd na życie, żeby one spróbowałyby tą tradycję, żeby to miało ciąg dalszy. Tak uważam, że tak musi być. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Adas Jakubauskas, przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litwy. We współpracy z Biurem Nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie oraz Centrum Studiów Europy Wschodniej.